Witam, z tej strony Maksim1980. Dzisiaj pokażę Wam z cyklu 15 minutówek Borderlands. Jest to gra FPS, czyli First Person Shooter. Możemy w nią grać czy na split screenie, czy po sieci. Ja sobie tutaj stworzę nowy charakter, żeby pokazać Wam pierwsze 15 minut gameplaya. Jak to wygląda, w jakiej to jest konwencji. Zobaczmy sobie demko pierw. Kawałeczek demka, bo nie chcę za dużo tutaj przedłużać. Dobra, wyłączmy tutaj te liczone demko. Znaczy rysunkowe, nie da się. Musimy poczekać. No okej, okay, niech to demko zleci. No, wreszcie. Tu sobie to demko liczone z gry skipnijmy, dokąd się da. Tego już tutaj się nie da zrobić. Jak widzicie, gra jest zrobiona z cel shadingu. Tutaj sobie możemy wybrać jakby naszą profesję, naszą postać. Wybierzmy sobie, powiedzmy, tego gościa, berserka. Tak jak wspominałem, gra, jak widzicie, jest zrobiona w cel shadingu, czyli jakby komiksowe tekstury są nakładane na obiekty 3D. Granie jest takim typowym FPS-em, gdzie idziemy i prowadzą nas za rączkę z punktu do punktu, wszystko okraszone skryptami. Tylko mamy tutaj połączenie w cudzysłowie FPS-a z sandboxem. Mamy otwarty teren. Mamy tutaj taką też delikatną domieszkę RPG. Tą postać naszą rozwijamy. Levelujemy, zdobywając expa przez zabijanie wrogów. Bardzo dużo ludzi ceni tą grę za multi, gdzie możemy w kilka osób przechodzić te misje, nie tylko tam, powiedzmy, tak jak standardowo w większości grach grać na arenach i siebie zabijać tam, powiedzmy, między sobą, czy tam standardowe tryby, jakieś capture the flag lub coś w tym stylu, tylko po prostu możemy sobie przechodzić tą grę w kilka osób. Dobra, tu mamy wprowadzenie z takim małym tutkiem. Tutaj mamy świat też taki jakby pozapokaliptyczny, taki troszkę Fallout. Widzicie, te tekstury tutaj mają dość trochę uroku. Ja zawsze lubiłem gry cel-shadingowe. No, ładuje nam się cały interfejs. Na razie nie możemy się ruszać, tylko możemy się rozglądać. No i ładuje nam się pasek życia po lewej stronie, pasek tutaj z ilością amunicji po prawej stronie na dole. Po środku pasek z levelami oraz kompas. No i mamy nasz celownik. Możemy skakać oczywiście. Możemy uderzać mele. Możemy bliższe celowanie użyć, tak jakby. No i strzelać, używać różnych granatów. Oprócz tego, że mamy tutaj ten pasek z życiem, możemy też odpowiednie tarcze używać.
Tu nam robocik tłumaczy, co na początku mamy zrobić. Jest tego tu ogólnie dużo i jest to rozbudowana gra. Dobra, ja oleję tutaj ten aspekt i idziemy dalej. Dużo ludzi bardzo ceni ten tytuł, uważają za tą grę za bardzo dobrą grę. Dużo ludzi średnio do niej podchodzi, część ludzi marudzi, że jest ona dość trochę nudna, że trzeba tam latać, wracać się gdzieś czy coś. No wszystko zależy, czego oczekujemy od gry. Jedni, ci, którzy oczekują dużo akcji, non-stop strzelania, to narzekają, a ci, którzy chcą od FPS-a coś więcej niż tylko strzelanie, to są zachwyceni. Spotykamy bandytów. No, niech nam otworzy przejście. Bardzo fajne właśnie to jest to, że w cudzysłowie ci przeciwnicy, mobki, nie wiem jak ich tutaj nazwać, mają paski życia, mają levele. Widzicie po lewej stronie jakby od nazwy, jaki to jest przeciwnik. Mamy tutaj w tym wypadku jedynkę. Czyli, że nasz wróg jest na pierwszym poziomie. Ja tutaj mam akurat shotguna. Nie lubię shotguna w grach, no ale taką sobie postać tutaj wybrałem teraz do tego filmiku. Widzicie, zbieramy z ziemi różne przedmioty. W tym wypadku kasę, która się nam przyda. I amunicję. Musimy podbiec bliżej, bo tutaj niestety taka specyfika shotguna, że nie jest celny na dalsze odległości. Z bliska zadaje największe obrażenia. Ja tutaj zbytnio nie uciekam, nie staram się tutaj o życie na tym początku. Trzeba się troszkę przyzwyczaić, że po te przedmioty wszystkie musimy się schylać. Mamy jakieś tutaj pistolety dodatkowe. Dobra, słuchamy, co tam dalej robocik ma do powiedzenia. Jak widzicie, ten pasek po środku na dole z levelem do połowy się zwiększył, czyli powoli levelujemy. Jesteśmy w połowie do levelu drugiego. Gra ma fajny klimacik. Jest tutaj i trochę humoru. I duża dawka akcji. I troszkę kombinowania. Jeszcze ktoś? Nie. Tutaj rozkopujemy różne miejsca, możemy znaleźć też w poszczególnych miejscach różne przedmioty. I przedzieramy się do przodu. Zbierając właśnie tutaj amunicję, kasiorę. Ja sobie zmienię na pistolet. Taki pistolet o snajperka. Po jajkach go.
Dobra, bo padniemy, nie ma się co bawić. No i zyskaliśmy nowy level, gdzie automatycznie liczba HP nam się zwiększyła. Zbieramy tutaj te dropy, akurat mamy fulla, jeżeli chodzi o amunicję. Robocik nam tłumaczy, co dalej. Oczywiście akcji jest o wiele więcej, tutaj jest sam początek gry, także to jest takie wprowadzenie uczące was, jak się tutaj poruszać. Poznajemy doktora Zeda. Tu sobie jeszcze zobaczymy, co jest w skrzynce na listy. Oczywiście wykonujemy różne skille. Nowa ikonka się nam pojawiła tutaj, jak widzicie, na dole po środku, na tym radarze. Mamy taki romb, który pokazuje nam, gdzie mamy się udać, żeby wykonać następną jakby misję. I poznajemy doktora Zeda. Nie da się tego skipnąć. Dobra, otworzyła nam się lokacja. Tu mamy takie automaty. Ja zaraz wam powiem, o co chodzi z tymi automatami, tylko sobie tutaj pozbieram jeszcze kasiurę. Radzę sobie pokombinować na początku z tymi różnymi postaciami. Dobra, możemy sobie z nim pogadać, wziąć od niego następnego questa. Musimy zabić 5 piesków. Co do tego automatu, mamy tutaj takie automaty, on w tej chwili jest nieaktywny, nie wiem, czy zdążę z czasem, ale on się aktywuje tutaj w tym tutku. Tutaj możemy kupować apteczki, czy tam przeróżne właśnie pancerze dodatkowe, inne pierdoły. Odblokują się nam się też automaty z bronią, z amunicją. Tu mamy za zadanie w tym queście zabić takie psy, w cudzysłowiu. Skaksy. No idzie ten robocik, czy nie idzie? On nam tutaj otworzy. No jeszcze nas zaatakowali tu bandyci. I nasz robocik padł. Oczywiście jest system jakby zależny, gdzie trafiamy. Wiadomo, headshot, szybciej gość upada. Ja jeszcze może na szybko pokażę wam, jak tutaj to wygląda. Nie wiem, czy mapka w tej chwili będzie w użyciu. Jest mapka. Tutaj możemy sobie włączyć mapkę. Powoli gameplay się kończy, dlatego ja wam wszystkiego nie zdążę pokazać w 15 minut. Oczywiście oprócz tej mapki są inne lokacje. Mamy tutaj nasze jakby preferencje, nasze tutaj eks pokazane itp. itd. statystyki. Tutaj mamy bronię. Tutaj mamy skille, gdzie sobie dopakowujemy naszą postać. Niczym w roleplaying grach. Mission loga. Także widzicie, jak to wygląda. Tu jeszcze musimy szybko robota uratować. Także ja powoli się z wami żegnam, bo gameplay dochodzi końca. Także oceniajcie, komentujcie. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnych filmikach. Trzymajcie się, na razie, hej.